gdzie mniej więcej gdzieś w tamtym rejonie znajdował się sklep. Ale sklep ze znaczkami. A Polański jako chłopak kolekcjonował znaczki. Oczywiście był to czas okupacji, to była generalna gubernia i te znaczki były ze swastyką, z napisem generalna gubernia, jak i również z kim? Z Führerem, z Adolfem Hitlerem. Sam Polański wspominał, że... Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś historia z powrotem sprowadza mnie do Krakowa. Na Podgórze, gdzie w okresie II wojny światowej znajdowało się krakowskie getto, a więc dawna dzielnica żydowska. Dlaczego mnie sprowadza? Dlatego, że na pewno słyszeliście w mediach ostatnimi czasy wiadomość, iż rodzina, która ukrywała Romana Polańskiego, słynnego polskiego reżysera, została nagrodzona medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. A ja jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się kamienica, w której w okresie II wojny światowej mieszkał Roman Polański wraz ze swoimi rodzicami. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszemu patronowi Grzegorzowi Bosakowi. Ty także możesz zostać naszym patronem, wspierając nas poprzez patronite.pl/historyhiking. Dla pierwszych 15 patronów, którzy wesprą nasz kanał dowolnym progiem, mamy świetny prezent. Jest to przewodnik po krainie sowiegórskich tajemnic, jaką jest gmina Walim. Czas start. Ale zanim doszło do wręczenia tej bardzo nobilitującej nagrody, która miała miejsce 15 października 2020 roku w Gliwicach w Muzeum Żydów Górnośląskich, trzeba pamiętać, że sam Polański próbował odnaleźć swoich wybawicieli i przyjeżdżał często, przynajmniej chyba trzykrotnie w latach 70. do wsi Wysoka koło Wadowic i szukał śladów państwa Buchałów, którym tak naprawdę zawdzięczał życie. I to by się nie udało, gdyby nie młodzi twórcy właśnie filmu o Ryszardzie Horowicu i Romanie Polańskim, jak Mateusz Kudła, który jest też reżyserem History Hiking, i jego przyjaciółka Anna Kokoszka, to właśnie ci młodzi twórcy odnaleźli potomka rodziny Buchałów, a dokładnie wnuczka, i dzięki temu doprowadzili do spotkania kogo? Tego, którego rodzina Buchałów uratowała, a więc Romana Polańskiego z wnuczkiem Stefanii Buchałą, dzisiaj Stanisławem Buchałą. I wtedy dopiero ten wnuczek dowiedział się, że jego rodzina ukrywała Romana Polańskiego. Mało tego, dowiedział się również, że jego ojciec Ludwik był przyjacielem i traktował Polańskiego jak rodzonego brata. Spędzał z nim właśnie we wsi praktycznie całe wojenne dzieciństwo. Ale zanim Roman Polański trafił do wsi Wysokiej, gdzie ukrywał się przeszło 2 lata, mieszkał w krakowskim getcie. Dokładnie w tej kamienicy i te okna tego wysokiego parteru to właśnie mieszkanie jego, jego rodziców i jego siostry. Polański wspominał, że pewnego dnia jego siostra Anet zawołała go do okna i powiedziała: Romak, spójrz. On spojrzał i zobaczył, że budowany jest mur. A więc wtedy zdał sobie sprawę, że szykuje się coś na pewno mrocznego. Powstaje mur, który zamyka tą dzielnicę od dalszych części miasta Krakowa. Niedaleko stąd mieszkała rodzina Chorowiców. Generalnie całe getto pulsowało, tętniło życie. Ludzie się wymieniali, potrzebowali rozmowy, szykowali się na nie wiadomo co, coś strasznego, że coś się może wydarzyć. I pamięta Roman Polański scenę, kiedy Ryszard Chorowic kończy 3-latka. Jest małym chłopczykiem. Rodzice Ryszarda Chorowica załatwili kakao i mleko, co w getcie, w tamtych warunkach było czymś niezwykle magicznym. Pamięta Polański, kiedy podano na urodziny kakao z mlekiem, mały Rysiu odmówił. Nie lubi, nie chce, wystawił jakiś grymas, że nie będzie pił. Co chłopca jako Romana Polańskiego niezwykle szokowało. Mleko, kakao w getcie, to było przecież coś nieosiągalnego. Na pewno pamiętacie nasz odcinek o aptece pod Orłem, a dokładnie ten, co polski aptekarz wytwarzał właśnie w tej aptece.
Pamiętacie odcinek o Tadeuszu Pankiewiczu? To właśnie tam myśmy dość sporo opowiedzieli o warunkach i o tym, co działo się w getcie krakowskim. We wspomnieniach Romana Polańskiego jest też pewien tragikomizm. Zresztą dziecko inaczej widzi okupację niż dorosły. Otóż Polański przemykał się z terenów getta, bo całe getto nie było zamknięte murem, w sensie zbudowanym z cegieł, ale były momenty, gdzie były zasieki i przez zasiekami przemykał się, aby obejść dookoła tutaj tą górę i wejść na rynek podgórski, gdzie mniej więcej gdzieś w tamtym rejonie znajdował się sklep. Ale sklep ze znaczkami. A Polański jako chłopak kolekcjonował znaczki. Oczywiście był to czas okupacji, to była generalna gubernia i te znaczki były ze swastyką, z napisem generalna gubernia, jak i również z kim? Z Führerem, z Adolfem Hitlerem. Sam Polański wspominał z pewnym takim sentymentem, ale też i strachem, że uciekałem z getta, narażając swoje życie dla znaczków z Adolfem Hitlerem, który tak naprawdę przecież mordował Żydów. Getto, czas II wojny światowej. Wiadomo, że te historie musiały być naznaczone jakimś dramatem i cierpieniem. I historia rodziny Polańskich taki dramat i takie cierpienie jak najbardziej miała. Polański wspominał, że tato szykował kryjówkę po stronie aryjskiej. Zbierał ostatnie kosztowności, jakiekolwiek pieniądze, jakie im zostały, ubrania, coś, co można było spieniężyć albo podarować komuś, kto ukryłby po prostu ich dzieci. Pamięta, że ojciec załatwił mu jakąś przepustkę i wyprowadzał go na stronę aryjską, bo chodziły podgłoski, że getto będzie likwidowane. Potem w nocy sprowadzał go właśnie do getta na Podgórze. I potem przyszedł czas likwidacji getta. Ojciec zabrał Polańskiego na Plac Zgody, dzisiaj Plac Bohaterów Getta. Tam znajduje się jeszcze dawna wartownia Policji Granatowej. I za tą wartownią był drut kolczasty. Ojciec bardzo szybko i skrzętnie wyciągnął kombinerki, przeciął cążkami drut i mu powiedział do Romka, uciekaj. Uciekaj do tych, gdzie ja przygotowałem kryjówkę. Oczywiście nie wszystko było kolorowe. Te kosztowności, te pieniądze i te rzeczy, które materialne ojciec dał rodzinom, które miały go przechowywać, kończyły się. I ci ludzie przerzucali tego chłopca jak niechciane kaczątko. Dopiero trafił do rodziny Pudków, która zaopiekowała się i ukrywała. I ta rodzina Pudków wywiozła Romana Polańskiego do wsi Wysoka koło Wadowic, gdzie trafił do Stefanii Buchały. Mieszkanki, Polki, chłopki, która wraz z innymi dziećmi swoimi przygarnęła go jak swojego i ukrywała praktycznie do końca II wojny światowej. Kiedy Polański trafia do wsi Wysoka, koło Wadowic, nie nazywa się Roman Polański. Używa zmyślonego nazwiska. Roman Wilk. Generalnie jako chłopiec płynnie mówi po polsku. Nie ma też semickich rysów, jeżeli chodzi o twarz, więc spokojnie można go próbować ukryć. I właśnie rodzina Buchałów, szczególnie Stefania Buchała, to polscy chłopi. Prości polscy chłopi. Stefania, jak wspomina Polański w świadectwie do Yad Vashem, była niezwykle religijna. Codziennie rano wstawała, klęczała, modliła się i śpiewała, kiedy ranny wstają zorze. Bardzo biedni. Sami przymierali głodem. Mieli jałówkę, która tak naprawdę nie była nich. Oni się nią opiekowali w zamian od czasu do czasu za mleko, które właśnie dzięki tej opiece dostawali. Ci ludzie, do których dotarli twórcy filmu, jako świadków wspominali, że Stefania chodziła po wsi i zbierała resztki jedzenia, aby mogli czasami przeżyć. Uratowała go cała jej rodzina, a więc dzieci zaakceptowały Romana jako swoje rodzeństwo. I dzięki właśnie takim ludziom, którzy wykazali odwagę, którzy nie bali się, wykazali charakter, powstały później takie filmy jak Nóż w wodzie, Chinatown czy Dziecko Rozmery. Wspomnienia Ryszarda Horowica są również traumatyczne z prostego względu. Dlatego, że on był najmłodszym z ocalałych listy Oskara Schindlera. On również trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jak to się stało? Pamiętacie Państwo na pewno scenę z filmu Lista Schindlera, kiedy pomyłkowo transport kobiet
uratowanych właśnie przez przemysłowca niemieckiego, trafia do Auschwitz. Wtedy Schindler postanawia pojechać i za łapówkę, prawdopodobnie diamenty, ocalić ich, wydobyć. A mężczyźni jadą do Czech, do obozu, w którym właśnie Schindler buduje nową fabrykę. I tam w tym obozie jest szaleniec, zwyrodniale SS-man, który stwierdza, że w nowej fabryce, w nowym obozie nie ma miejsca dla dzieci. Pakuje więc małego Ryszarda do pociągu i wraz z jego ojcem odsyła go do Auschwitz. I w momencie, to jest niesamowity dramat, kiedy te transporty się mijają, Ryszard wspomina, że matka przez jakąś szczelinę w wagonie zobaczyła go i usłyszała, kiedy on mówił: mamo, ja jestem głodny. Oni wyjeżdżają, ci do Auschwitz wkraczają. Rysiek jest do końca w tej fabryce śmierci, jakim był Oświęcim. Doczekuje momentu, kiedy Armia Czerwona wyzwala obóz koncentracyjny. Nawet jest na kronice filmowej, gdzie Armia Czerwona kręci, pokazując, że w obozie koncentracyjnym były dzieci, kiedy te dzieci podwijają rękawy, pokazują te wytytułowane numery. I co tutaj jest najważniejsze? Dzięki właśnie tej sowieckiej kronice mama Ryszarda, która przeżywa II wojnę światową, będąc w kinie, oglądając film po wojnie, dowiaduje się, że jej dziecko żyje. Bo przed filmem puszczana jest kronika sowiecka z wyzwolenia Auschwitz. I ona właśnie na tej kronice zobaczyła małego Rysia. Biegnie zatem z potężnym ładunkiem emocji do operatora, krzyczy, aby dał kawałek tej kroniki, no bo tam przecież jest jej dziecko. I tak trafia na Ryśka i tak dalsze losy się toczą i ten człowiek jest jednym z najbitniejszych fotografów na świecie. Film Mateusza Kudły i Anny Kokoszki, opowiadający właśnie o wspomnieniach, o traumatycznych wspomnieniach Ryszarda Horowica i Romana Polańskiego, będzie miał premierę w 2021 roku. Oczywiście ten film zawiera jeszcze mnóstwo różnych historii, które ja wam dzisiaj nie opowiedziałem, bo byłyby one bez sensu, gdyby miały zdradzać te dzieło, które powstaje. Natomiast kiedy wy kiedyś traficie do Krakowa, tu na Rynek Podgórski, przejdźcie się tymi ulicami i poczujcie to, co ja opowiadałem wam dzisiaj. Możecie iść wspomnieniami tego wybitnego reżysera i wybitnego fotografa, bo te wspomnienia tutaj zostały. I my dzisiaj w naszym odcinku chcemy je wam przybliżyć. To koniec dzisiaj opowieści. Jest już dość późny wieczór. Natomiast pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie o łapce w górę, o dzwoneczku i oczywiście pamiętajcie o Patronite, bo dzięki temu jest możliwość podróżowania po kraju i realizacji kolejnych wędrówek z historią. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów Witolda Chojeckiego, Annę Dylewską, Krzysztofa Gajczaka, Adama Guska, Bartosza Karola, Roberta Kęsego, Pawła Sawickiego, Wojciecha Srokę, Huberta Stachowicza, Michała Trybala i Jarosława Zembeka. Naszymi mecenasami są także Kamil Bobowski, Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Adam Ciesielski, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Mirosław Kana, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Artur Oleszek, Janusz Patora, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Marcin Sztec, Krzysztof Taborski, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Serdecznie wam bardzo mocno dziękujemy.